Babcia z dziadkiem siedzą u lekarza. Lekarz obejrzał, ostukał, opukał dziadka i mówi: musi pan zrobić badania krwi, moczu, kału i nasienia. Co on gada? Pyta babcię przygłuchy dziadek. Mówi, że chce obejrzeć twoje spodnie od piżamy. Jasiu na lekcji wylał wodę na ławkę. Zdenerwowana pani mówi: idź poszukaj ścierki, powinna być gdzieś w szafce. Jasiu poszedł szukać, pani kontynuuje lekcję. Pani zadaje dzieciom pytanie: drogie dzieci, gdybym umarła, co napisałybyście na moim nagrobku? Jasiu w końcu znajduje poszukiwany przedmiot i krzyczy: tu leży ta szmata! Babcia z dziadkiem idą przez park. Dziadek wspomina: pamiętasz, jak 40 lat temu w tym miejscu pierwszy raz się kochaliśmy? Pamiętam, odpowiada babcia. Może to powtórzymy? Dobrze. Dziadek zdjął babci majtki i sobie spodnie. Babcia chwyciła za siatkę. Dziadek wziął się do roboty. Całemu zdarzeniu za drzewa przygląda się młody chłopak. I widzi, że dziadek kocha się z babcią z taką dużą prędkością, niczym gwiazdor filmów dla dorosłych. Po godzinie opadli z sił i usiedli na trawie. Chłopak podchodzi do dziadka i pyta: jak pan to robi? Godzinę czasu w takim tempie? Gdybym ja tak umiał, to każda dziewczyna by była moja. Drogi chłopcze, 40 lat temu ta siatka nie była pod prądem.